W ogrodzie mamy bardzo bogatą kolekcję różaneczników, rododendronów i azalii. W sumie znajduje się ponad 800 krzewów tych roślin, 90 odmian, czyli proszę sobie wyobrazić, to jest 90 różnych kolorów. Wiosną, na przełomie maja i czerwca, wtedy kiedy kwitną rododendrony, ten ogród jest po prostu bajeczny. Tworzyliśmy tu ogród na powierzchni 1,5 hektara, który nawiązuje i jest zgodny z japońską sztuką zakładania ogrodów. Każdy, kto nas odwiedzi, znajdzie coś dla siebie i to obojętnie, czym ta osoba się interesuje. Osoba zainteresowana roślinami, zapalony botanik, znajdzie ogrom, naprawdę ogrom przeróżnych roślin. Od roślin rosnących na dziko, bo w ogrodzie mamy dwa dzikie bagna, takie prawdziwe karkonoskie z torfowiskiem, przez rośliny typowo japońskie, po rośliny zaadoptowane do celu stworzenia ogrodu japońskiego z roślin naszych, tych, które rosną w karkonoszach. W ogrodzie japońskim bardzo ważny jest kamień. My kamień ściągamy zewsząd. W sumie mamy ogromną ilość kamienia. Nigdy nie pokusiłem się o policzenie, ile tego kamienia przywieźliśmy. Na budowę naszego największego wodospadu poszło 700 ton kamieni i skał. Proszę sobie wyobrazić, że żwiru do zaprawy zużyliśmy 125 ton. Ogród w ogóle jest podzielony na takie osie widokowe. Są miejsca, skąd widać bardzo daleko jest ogród i on stopniowo przechodzi w nasze lasy, które nas otaczają. Zapraszamy wszystkich do ogrodu Shiruvia w Przesiece 12 lipca. Ogród będzie czynny od 9 do 18 i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Myślę, że każdy tutaj znajdzie dla siebie jakąś część, gdzie odpocznie i się zrelaksuje.